Dzień dobry, to będzie bardzo dobry dzień, to będzie bardzo dobry tydzień. Witam Was bardzo serdecznie na naszym cotygodniowym live'ie o kosmicznej porze w poniedziałkowy poranek, bo dziś bardzo ważny temat. Dziś nawyki. Czym są nawyki? Nawyki są działaniami, które robimy rutynowo i które już są poza zasięgiem naszego umysłu. W takim sensie, że my nawyki robimy nieświadomie. Czyli jeżeli coś się staje naszym nawykiem, to my już nad nawykiem się nie zastanawiamy. Czyli nawyk to jest takie działanie, które wyłącza naszą świadomość, czyli ona jest poza naszą świadomością. I my czasami sobie nawet nie zdajemy sprawy, ile my nawyków mamy. Bo pomyśl sobie teraz, jak wstajesz i otwierasz oczy, to co robisz? Czy sięgasz po telefon, czy idziesz do łazienki, czy idziesz włączyć ekspres do kawy? To jest pierwsze czynności po wstaniu, jakie robisz. Jak się obudzisz, to pierw prawą nogę czy lewą nogę stawiasz na podłogę. Jak idziesz do łazienki i zaczynasz toaletę poranną, to najpierw myjesz zęby, czy najpierw zmywasz twarz, czy jakakolwiek inna czynność. Jak jesteś pod prysznicem, to którą część ciała pierwszą myjesz? Jest taki quiz fajny. Powiedz mi, jaką część pierwszą myjesz, a powiem ci, jaka jesteś. I różne rzeczy tutaj się mogą wydarzyć. Oczywiście na zasadzie troszeczkę takiego humoru. Jak, nie wiem, wchodzisz do pracy, to co najpierw robisz? Czy najpierw właśnie włączasz komputer, czy najpierw idziesz i sięgasz po ekspres do kawy, czy cokolwiek innego? Czyli wszystkie czynności, ponieważ gdyby nie było nawykowego działania, to my od rana mielibyśmy głowę spuchniętą po prostu, ponieważ musielibyśmy się nad każdą czynnością zastanowić, czyli musiałabym otworzyć oczy, aha, co ja teraz muszę zrobić? Ja chcę bardziej do toalety, czy ja chcę bardziej kawy? Więc wszystkie te elementy, które nas otaczają, bardzo często są działaniami nawykowymi, które już są poza zasięgiem naszego umysłu. I my sobie teraz możecie się zastanowić, jak nie wiem, wchodzisz do pracy, to jest też tyczy się na przykład miejsca. Jak macie jakiś wspólny stół, albo w pracy, albo w domu, to w którym miejscu ty siedzisz? Ja to nazywam syndrom osikanego miejsca, ale to jest nic innego jak działanie nawykowe. Jak raz tam usiadłam, później następnego dnia też tam usiadłam, to później już jest to stałe moje miejsce. Czy to jest w pracy, czy to jest w domu, każdy ma swoje miejsce, w którym siedzi. To nie jest tak, że ja sobie usiądę później w innym miejscu, bo ja już się źle czuję, inną przestrzeń mam. Więc wszystkie działania my nawet nie wiemy, ponieważ my nawyków dziennie mamy setki. I te setki nawyków powodują, że my działamy troszeczkę jak z automatu. Nie wiem, czy pamiętacie taką głośną sprawę sprzed kilku lat, chyba dwóch bodajże, kiedy ojciec zostawił, tragicznie zostawił dziecko na parkingu w samochodzie. I no, co się okazało? Okazało się, że to było działanie nawykowe. On zawsze zamykał drzwi, szedł do pracy, nie myślał, tak? I tutaj zdarzyło się, że zabrał dziecko i miał go zawieźć do przedszkola, i o nim zapomniał, ponieważ nawyk miał taki, że jego życie tak wyglądało. Więc okazuje się, że te nawyki czasami są dla nas dobre, czasami są złe. Oczywiście warto mieć dobre nawyki. My o takich nawykach będziemy sobie mówili. My będziemy mówili o zdrowych nawykach, żeby jak najwięcej zdrowych nawyków wprowadzać do swojego życia. Ale są również nawyki takie, które nam nie służą. No bo ja mogę wstać rano i wypić szklankę wody, a mogę wstać rano i sięgnąć po kawę.
i to jest też działanie nawykowe. Mogę na przykład, jak się zdenerwuję, to mogę iść i zrobić sobie kilka głębokich oddechów, a mogę iść i sięgnąć po papierosa. Albo jak się zdenerwuję, to mogę sięgnąć sobie po batonika. Czyli to są pewne zachowania i pewne mechanizmy, które wytwarzamy sobie, z których sobie później nie zdajemy nawet sprawy. Jedno jest ważne, to jest tak, że jeżeli już mamy jakiś nawyk, to nawyku nie możemy się pozbyć, nie możemy go zlikwidować. Możemy go jedynie zamienić na inny nawyk. Więc to jest ważne, że liczba nawyków w życiu jest stała, możemy powiedzieć. Jeżeli się jakiegoś nawyku takiego, którego chcemy pozbyć, no, pozbędziemy z naszego życia, to na pewno w to miejsce wpadnie inny nawyk, który będziemy w tej sytuacji, który sobie wymienimy. Bo na przykład, powiem Wam, jeżeli mamy nawyk taki, że jak się zdenerwujemy, to palimy tego papierosa, tak? No i mamy taką sytuację, zdenerwowaliśmy się, czyli ponieważ tutaj będzie miała rację bytu pętla nawyku, o której powiem. Jak się zdenerwujemy, sięgamy po papierosa i to jest tak zwana pętla nawyku. Co to jest pętla nawyku? Pętla nawyku to jest działanie, takie rutyna, która pozwala nam właśnie w tym nawyku być. Pętla nawyku to jest tak, że mamy jakiś wyzwalacz, czyli coś nam wyzwala nasz nawyk. Mamy później jakieś działanie, które robimy i najczęściej mamy nagrodę. I to tak w takim kółeczku się zamyka. I wracając do tego naszego papierosa. Wyzwalaczem jest zdenerwowanie, czyli jak ja się zdenerwuję, coś mnie wkurzy, to muszę zapalić, czyli mam wyzwalacz, mój stan emocjonalny, zdenerwowałam się, mam wyzwalacz, biorę papierosa, czyli sobie jak sobie zapalę, to wtedy co? Wentylują mi się płuca, robię głęboki wdech i wtedy następuje nagroda, czyli następuje uspokojenie. No i wtedy, jeżeli raz taki proces przejdę, to jeszcze nie ma nawyku. Ale jeżeli ja tą pętlę powtórzę ileś krotnie, przez 21 dni, za chwilę o tym będziemy mówić minimum, no to okaże się, że to może być nasz nawyk. Podobnie jest na przykład, jak niektórzy biorą coś słodkiego. Jak się zdenerwują, to muszą zjeść sobie coś słodkiego. Wyzwalacz zdenerwowanie, coś słodkiego, jest nagroda, ponieważ poczuję endorfiny, które się wyzwalają z czekoladki i poczuję się lepiej. I powiem Wam, w jaki sposób wytwarza się taki nawyk, ponieważ jeżeli raz coś zrobimy, to jeszcze nie jest to nawykiem. Więc wyobraźcie sobie taką sytuację, wracacie do domu samochodem, jest pora obiadu, macie już całą rodzinę w samochodzie, no i okazuje się, że przejeżdżacie koło McDonalda. No i okej, no mówicie, o kurczę, tak jest dzisiaj, fajnie, wszystkich mamy, nie chce mi się gotować, to może wjadę do tego McDonalda. No okej, no i co, czyli mamy wyzwalacz, porę obiadu, mamy pewne zachowanie i wjeżdżamy do tego McDonalda, spożywamy to, co spożywamy, chociaż nie powinniśmy. Jest nagroda, ponieważ wszyscy są zadowoleni. Pani domu nie musi gotować, wszyscy są najedzeni, wszyscy są szczęśliwi, wszyscy są zadowoleni. Czyli mamy jedno kółeczko. No ale okej, nic się nie dzieje, ponieważ no, wydarzyło się raz. No ale okazuje się, że w przyszłym tygodniu powtarza się ta sytuacja, jedziecie, gdzie a w zeszłym tygodniu było tak fajnie, nie musiałam gotować, jest obiad, może w tym tygodniu zrobimy tak samo. I jeżeli to się powtórzy drugi raz, no to okej, ale jeżeli ta czynność będzie się powtarzała systematycznie, no mówi się, że na początku to właśnie ci, którzy były badania robione na tych, którzy żywią się w McDonaldzie, że to nie było tak, że oni od razu zaczęli jeść w McDonaldzie,
że to było na zasadzie właśnie nawyku, że na początku było to raz w miesiącu, później były to 2 razy w miesiącu, później były to 2-3 razy w tygodniu, no a później okazuje się, że ten nawyk wchodzi nam tak w krew, że już robimy to całkowicie nieświadomie. Dobra wiadomość jest taka, że każdy nawyk można wymienić na inny, ale żeby wymienić nawyk na inny, no to tutaj już potrzeba na początku zaangażowania naszej świadomości, bo tak jak powiedziałam na początku, nawyki nie są, są poza naszą świadomością, a żeby nawyk zmienić, no to już nasza świadomość musi brać udział w tym. I teraz pomyślmy sobie o naszym nawyku chodzenia, ponieważ, tak jak powiedziałam, w pętli nawyku musi być wyzwalacz, musi być działanie i musi być nagroda. Dlaczego 21 dni i dlaczego 30 dni i dlaczego niektórzy potrzebują więcej czasu do wytworzenia nawyku, inni mniej. Badacz, słuchajcie, skąd się wzięło 21 dni, żeby wytworzyć nawyk? Pewien badacz, właściwie był to lekarz, który zajmował się osobami po amputacji rąk i nóg. I on zaobserwował, że wszyscy pacjenci potrzebują jakiegoś czasu do tego, żeby się przyzwyczaić, że nie ma się ręki, nie ma się nogi. I robiąc badania na swoich pacjentach, okazało się, że po 21 dniach dany pacjent jest w stanie funkcjonować już bez tego części ciała i jest w stanie się do tego przyzwyczaić. I to był pierwszy krok w takich badaniach nad nawykami. Później on przeniósł to ze sfery tej medycznej na wszystkie nasze działania, że jeżeli przez 21 dni będziemy coś powtarzać, no to może się okazać, że to nam tak wejdzie w krew i będzie ta pętla nawyku i okaże się, że my to będziemy mieli na stałe, czyli my już bez naszego zaangażowania umysłowego będziemy to robili. Ale żeby wytworzyć nawyk, no jednak na początku musimy zaangażować się. I to nie jest tak, że te nasze nawyki są całkowicie poza nami. Ponieważ na początek, zwłaszcza jeżeli chcemy sobie wymienić nasz nawyk albo chcemy wprowadzić nowy nawyk, no to wymaga to od nas pewnego zaangażowania i intelektualnego, i takiego właśnie zaangażowania umysłowego, żeby troszeczkę się zmobilizować. Tak jak Wam powiedziałam, ten lekarz twierdził, że potrzeba 21 dni na wytworzenie nawyku. Inni badacze mówią, że potrzeba 30 dni, a jeszcze inni mówią, że 60 bądź 120, różnie to wychodzi. To oczywiście jest kwestia indywidualna. I to jest tak, że jeżeli jakiś nawyk bardzo dużo Cię kosztuje, jest taki uciążliwy dla Ciebie, i musisz bardzo pracować nad nim, to on będzie czasami zajmie ci to o wiele więcej czasu. I jeżeli nie będzie wyzwalacza i nie będzie nagrody, to możesz z niego zrezygnować i w to miejsce może się pojawić nowy nawyk. Jakie macie zdrowe nawyki i jakie macie niezdrowe nawyki, bo warto się nad tym pochylić. Bo jeżeli sobie omówimy ten nawyk w sensie takim, co jest wyzwalaczem, co jest nagrodą, jak my ten nawyk sobie rozpracujemy, to możemy sobie bardzo łatwo ten nawyk wymienić na inny. Słuchajcie. Woda, picie wody, kolejny nawyk. Ja sobie już wyrobiłam i powiem Wam, że naturalnie przestałam, mi nie smakuje aż tak bardzo kawa. Tak jak kiedyś piłam 5-6 kaw dziennie, tak teraz wypijam jedną i nie czuję potrzeby. Fizycznie po prostu nie czuję takiej potrzeby, żeby pić kawę. Jakie macie zdrowe nawyki, bo zdrowe nawyki są ważne. I te zdrowe, my chcemy się nimi pochwalić, jeżeli takowe macie. I jakie macie te nawyki, z których być może
Chciałybyście zrezygnować, czyli chciałybyście się ich pozbyć, wymienić na inny nawyk. Nie. I to, co chciałam Wam jeszcze dzisiaj powiedzieć, że te nawyki, my mamy nie tylko nawyki takie fizyczne, nawyki picia wody, palenia papierosów, jedzenia słodyczy, bo często to robimy nawykowo, chodzenia na spacer, zakładania butów, odkładania rzeczy na swoje miejsce. To są nawyki takie, które nam towarzyszą i to są związane z czynnościami. Ale nawyki również dotyczą naszych myśli. My również mamy myślenie nawykowe. Czyli jeżeli coś się wydarza, to my w pewnych sytuacjach, jeżeli to się powtórzy, to my sobie wyrabiamy nawyk myślenia. I to jest tak, jak z płytą boisko. Wyobraźcie sobie Wembley. Wembley, trawniczek, piękny, piękne boisko sportowe. I to jest właśnie nasz mózg, ponieważ gdzieś tam porównano i zrobiono badania, że naszych neuronów w naszym mózgu jest tyle, ile ździebełek trawy na płycie boiska na łeb. Więc wyobraźcie sobie, że nasz mózg to takie trawniczek na Wembley. I co się dzieje? Z naszym mózgiem dzieje się tak jak z tym trawniczkiem, czyli jeżeli ktoś raz przebiegnie przez murawę, no to nic się nie dzieje, trawka się podniesie. Ale jeżeli chodzilibyśmy codziennie w jednym miejscu, to co po jakimś czasie, 21 dniach prawdopodobnie, albo 30, okaże się, że ta trawa w tym miejscu jest wydeptana i ona już się nie podniesie. I tak samo jest z naszym myśleniem nawykowym. Czyli jeżeli my będziemy myśleć w określony sposób, w określonej sytuacji, to robimy sobie z naszymi neuronami w mózgu taką stałą ścieżkę, stałe połączenie. Dobra wiadomość jest taka, że trawniczek na Wembley można przeczesać i nasze neurony też można rozłączyć i zrobić nowe połączenia, które będą naszym nawykowym myśleniem. Podam Wam przykład. Wyobraź sobie, że pieczesz placek. No, pieczesz placek drożdżowy. No i co? No oczywiście nie udało się. No, klapa wielka, zakalec, placek nie wyszedł. No okej, okay, powiesz, no dobra, no jakoś tam sobie poradzę, spróbuję następnym razem. No i za tydzień mówisz, okej, okay, no to jeszcze raz spróbuję upiec ten placek. No ale drugi raz próbujesz, kurczę, jest jeszcze większy zakalec. Wszystko zrobiłeś tak, jak według przepisu, wszystkim wychodzi, mnie nie wychodzi. No i mówisz, no dobra, do trzech razy sztuka, spróbuję jeszcze raz. No i co? No i później mówisz, no kiedy trzeci raz nie wychodzi ten placek, to mówisz tak, ja już nigdy nie będę piekła placka. Ja już nigdy się tego nie nauczę. Ja już w ogóle rzucam to i nigdy w życiu nie będę się tym zajmować, ponieważ nie umiem, nie potrafię i w ogóle sobie już robię taki obraz siebie, że jestem niezdolna kucharka, nie lubię piec, nic mi nie wychodzi. I co? I kiedy pojawi się jakiekolwiek inne wyzwanie, które będzie mówiło o tym, że ja mam upiec placek, to powiem, nie, ja się do tego nie nadaję, mi nigdy nie wychodzi. Trzy razy co prawda mi nie wyszło, ale ja już sobie robię ścieżkę, że ja tego nie potrafię zrobić. I bardzo często właśnie te połączenia nawykowe, nasze myśli, są czasami gorsze od naszych nawyków, tych, które mamy w świecie fizycznym, ponieważ my nawykowo mówimy, nie dam rady, odpuszczam, nie nadaję się, jestem do niczego, jestem niewystarczająca. I to, co my o sobie czasami myślimy, to jest również myślenie nawykowe, ponieważ ja się nauczyłam, tak? Myśleć i mówić o sobie. Czyli ja mówię, nie nadaję się,
jestem do niczego, jestem niezdarą, jestem jakaś i jakaś. To jest nic innego jak myślenie nawykowe o sobie. Więc pamiętajcie o tym, że nawyki tworzą nasze życie. Nawyki zaczynają się od pierwszego kroku. Tak jak mówi się o tym, że uważaj, co myślisz, bo nasze myśli stają się słowami. Uważaj na słowa, bo nasze słowa stają się czynami. Uważaj na czyny, ponieważ nasze czyny stają się nawykami. Uważaj na nawyki, ponieważ nawyki stają się naszym przeznaczeniem i stają się naszym życiem. Więc wszystko zaczyna się od głowy. Później jesteśmy w stanie. Wszystko, co chcemy, nasze życie, jesteśmy w każdej chwili wykreować sobie na nowo, ponieważ każdy nawyk można zamienić na inny nawyk i to jest pozytywne. Każde nasze myślenie, stare myślenie, jesteśmy w stanie zamienić na nowe myślenie. Ja życzę Wam cudownych nawyków, nawet życzę Wam cudownego dnia, życzę Wam cudownego tygodnia, życzę kolejnych nawyków, takie, które nam służą, a niektóre nam szkodzą. I do zobaczenia za tydzień.